Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować szczap na zimę w słoikach, z którego później możemy ugotować pyszną zupę szczawiową. Do przygotowania będziemy potrzebowali około 500 g szczawiu, 50 ml soku z cytryny, 4 łyżeczki soli do przetworów oraz wyparzone słoiki i wieczka. Dokładnie wypłukany szczaw kroję na mniejsze kawałki i przekładam do miski. Do szczawiu dodaję sok z cytryny, sól i dokładnie mieszam. Delikatnie ugniatam i odstawiam na około godzinę, aby szczaw zmiękł. Następnie szczaw przykładam do słoików i ugniatam, pozostawiając około 2 cm wolnego miejsca od wieczka. Sok, który pozostał w misce, rozlewam do słoików. Brzeg słoika wycieram i mocno zakręcam wieczko. Tak przygotowane słoiki będę pasteryzowała. Garnek, w którym będę pasteryzowała słoiki, wykładam ściereczką, ustawiam słoiki i oddzielam między sobą ściereczką, zalewam wodą do 3/4 wysokości słoika i pasteryzuję. Garnek stawiam na gazie i gdy woda się zagotuje, zmniejszam płomień i pasteryzuję około 15 minut. Następnie słoiki wyjmuję i ustawiam do góry dnem na ściereczce. Nakrywam drugą ściereczką i pozostawiam do wystudzenia. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Szczaw w słoikach jest gotowy, życzę udanych przetworów i smacznego.